zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sądy muszą wzbudzać zaufanie w społeczeństwie, bo tylko wówczas mogą wykonywać władzę wobec społeczeństwa. Co to za władza, która nie ma zaufania w naszym kraju? Co to, jak można tolerować zmowę milczenia grupy przestępczej, która mieści się w wymiarze sprawiedliwości przeciwko pokrzywdzonym, przeciwko osobom krzywdzonym. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, nie jest tak, że my, naród polski, jesteśmy bezsilni i że nadal pozostaniemy bezsilni wobec tej mafii przestępców. Od dawna ubiegamy się o utworzenie sądów prawdziwie niezależnych, w których to obywatele, to wszyscy wy, to wy Państwo będziecie i będziemy orzekać o tym, kto jest winny, kto niewinny, kto powinien wygrać proces, kto go przegrać. To wszystko powinno być dla nas zrozumiałe i dlatego tylko my możemy w tych sprawach orzekać po utworzeniu ław przysięgłych.